lewa chyba się okazała bardziej pancerna. Mój pierwszy pomysł na film z rajdu Fabryki Błota był taki, żeby towarzyszyć tej daci Duster. Dodam, że był to ich pierwszy start w takiej imprezie. To teraz zobaczmy, co z tych planów wyszło. Na prosty! Dobra, jest git! Stop! Tak mi się wydaje, że takim typowym zapachem daci to jest sprzęgło. No akurat tej, no ja niestety po prostu nie tego nie potrafię używać, chyba. Ale będzie zmiana na kewlarowe, jakoś niedługo. Abyśmy dojechali. Abyśmy dojechali, dokładnie. Chyba koniec. Mała zmiana planów, jako że w daci skończyło się sprzęgło, to teraz przesiadam się do Jeepa i towarzyszę tej ekipie. Nie mam wspomagania. Pięknie! Teraz to wrzuć jakoś. Można. Powiedz mi tylko, czy jesteś bardzo zżyty ze swoim zderzakiem? Jestem, ale już go nie ma? Jeszcze jest. Ale, Ale zniósł pozę to roz. Tam.
Cześć. Kangur chyba odskoczył trochę, wiesz? Ja nie mam wspomagania i czasem nie zdążę skontrolować, ale ja się... Jezus. Drzewo chyba się kazało bardziej pancerne. A nie było takie małe, nie? Nie było takie małe, jak z mojej perspektywy się wydawało. O kur... Walka ostatnią pytątkę. Przeszli za mi! Okej. Dobra. Proszę. Chyba nie ma co, chyba wycofam już. To jest bardzo miękko. Tak, przechodzi. No niestety kończymy zabawę. Jeep jako tako jedzie, ale bez wspomagania. Coś tam już też klekocze. No jak widzieliście, drzewko też zrobiło swoje. Cały przód już lata. A to jest samochód na co dzień, więc szkoda go niszczyć. Podsumowując, i Dacia, i Jeep naprawdę dawały radę. Jak się pokombinowało z trapami, to samochody przejeżdżały bardzo ładnie. I w miejscach, których wiele terenówek bezmyślnie by nie przejechało. Więc jak macie SUV-y, próbujcie, bawcie się. A jak traficie w drzewo, to bywa. Nara.